Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle, witam bardzo serdecznie, wciąż jeszcze noworocznie. Oczywiście witam, pozdrawiam z kościoła świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. I to, proszę Państwa, powitanie, jak wiemy, ma już miejsce w tak zwanym okresie zwykłym, perannym, czyli w okresie białego karnawału, o czym Państwu mówiłem w ubiegłą niedzielę. Co to znaczy okres zwykły, na czym on polega? W takim okresie spotykamy Jezusa, który działa publicznie, który czyni cuda, który spotyka się z ludźmi, który tych ludzi uzdrawia, który tych ludzi poucza i który to tym ludziom mówi o zbawieniu, mówi o sensie ich życia. To jest właśnie ten czas zwykły, czyli czas działalności Jezusa Chrystusa, tak zwanej, podkreślam, działalności publicznej. Dzisiaj, zobaczmy, mamy 16 stycznia, więc już ten miesiąc, pierwszy miesiąc etapu 2022 z górki. Jest to dzień, niedziela, druga w okresie zwykłym. I ta niedziela, proszę Państwa, zapowiada co? Że już w najbliższym czasie, dokładnie w najbliższy wtorek, będzie to 18 stycznia, rozpoczniemy kolejny tydzień ekumeniczny. Jak zwykle taki tydzień, jak sama nazwa wskazuje, trwa tydzień, czyli 7 dni. I właśnie taki tydzień po co jest? Po to, żebyśmy modlili się o jedność w Kościele Chrystusowym, żebyśmy w tym Kościele szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Żebyśmy szukali pod okiem Jezusa Chrystusa, pod okiem nowonarodzonego, który przychodzi do wszystkich ludzi, który rodzi się dla wszystkich ludzi. Pamiętamy noc betlejemską, kiedy to właśnie z nieba rozlega się głos, wtedy, kiedy on przychodzi na świat, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pokój ludziom dobrej woli, czyli nam ludziom, którzy wierzymy w Chrystusa, którzy wierzymy Chrystusowi, nam ludziom, którzy wyznajemy Go na różne sposoby, my jako katolicy, prawosławni, protestanci, ewangelicy i tak dalej, i tak dalej. No coś nas, proszę Państwa, różni. Chociaż nas też bardzo dużo łączy, bo łączy nas Chrystus. Łączy nas Chrystus, tak, proszę Państwa. Łączy nas Ewangelia, łączy nas Pismo Święte, łączy nas Krzyż. To wszystko nas łączy. A co dzieli? No właśnie, są różne, że tak powiem, rzeczy, które nie pozwalają na to, żebyśmy stanowili taką jedność, o którą modlił się Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Boże spraw, aby oni stanowili jedno. Boże spraw, tej jedności nie ma. Zresztą już brak tej jedności Jezus zauważył na początku. Na początku działalności swojej, na początku właśnie Kościoła, że już wtedy apostołowie nawet, czy ludzie już zaczęli się dzielić, ja jestem Kefasa, jestem Apollosa, jestem kogoś jeszcze innego, więc zaistniały już takie początki właśnie tego podziału, który trwa przez wieki, który trwał będzie, myślę, że do końca czasów. Módlmy się o jedność w Kościele, módlmy się do Chrystusa, żeby sprawił, byśmy właśnie tę jedność sprawiali także swoim postępowaniem, swoim zachowaniem i oczywiście pozdrawiam wszystkich w duchu ekumenicznym, którzy wierzą w Chrystusa, którzy wierzą Chrystusowi. Pozdrawiam braci prawosławnych, braci protestantów i tak dalej, żebyśmy, jak siostry oczywiście też, tak, żebyśmy szukali, jeszcze raz podkreślam, tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, żebyśmy zawsze umieli wpatrywać się w krzyż, żebyśmy zawsze umieli wpatrywać się w nowonarodzonego i żebyśmy zawsze właśnie mieli przed sobą otwartą, świętą księgę, Biblię, Pismo Święte, Ewangelię, Stary czy Nowy Testament. Kochani, no właśnie, wracamy do dzisiejszej niedzieli. Jak powiedziałem, jest to druga niedziela zwykła i gdy będziemy, też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a gdy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus odpowiedział: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wody. I napełnili aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego, powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy napiło się, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. I uwaga, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Właśnie, widzieliśmy Chrystusa na weselu, widzieliśmy Chrystusa wśród gości, którzy bawili się z racji zaślubin, ale widzieliśmy Chrystusa takiej, że tak powiem, pierwszej akcji publicznej. Na życzenie czy na prośbę swojej matki przemienia wodę w wino, dlatego że po prostu zabrał
brakło wina, że gospodarz czy tam starosta weselny troszeczkę nie dopatrzył czegoś, no i były problem. Ale to Jezus wychodzi naprzeciw i Państwu młodym, i wszystkim gościom, żeby tego problemu nie było. Ale co jest tym istotne? Oczywiście jest to pierwszy cud Pana Jezusa, ale to właśnie ostatnie zdanie Ewangelii, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. O, właśnie to zdanie bardzo ważne. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego uczniowie. Zobaczmy, to znaczy wtedy nie wierzyli jeszcze, może by ich ta wiara była troszeczkę słaba, może ta wiara ich troszeczkę się chwiała, ale właśnie w tej akcji, gdy zobaczyli Jezusa, uwierzyli w Niego. Uwierzyli kto? Jego uczniowie. Trzeba było aż tego cudu, trzeba było aż właśnie takiej, że tak powiem, mocnej akcji, mocnego uderzenia, żeby apostołowie czy uczniowie przekonali się do Niego, że On jest owszem jako człowiek jednym z nich, ale że jest przede wszystkim Synem Bożym, że jest Zbawicielem, że jest tym, który narodził się w betlejemskim żłobie jako Syn Boży, jako właśnie ten, który ma dokonać zbawienia świata. Módlmy się, kochani, o co? O to, żebyśmy tak jak uczniowie uwierzyli w Jezusa, żeby ta nasza wiara nie była wiarą tylko Kościoła, czy wiarą modlitwy, bo my jesteśmy bardzo wierzącymi, gdy jesteśmy na mszy świętej. Wtedy oczywiście jesteśmy pełni, że tak powiem, glorii. Gdy modlimy się, gdy odmawiamy różaniec, bądź też gdy jakieś tam jeszcze inne części pacierza zanosimy do Boga, ale nasza codzienność, proszę Państwa, nasze życie wtedy, gdy kończymy różaniec, wtedy, gdy wychodzimy z Kościoła, jacy jesteśmy? Czy ta nasza wiara jest wiarą żywą? Czy ta nasza wiara jest wiarą potwierdzoną przez nasze postępowanie? Święty Jakub wyraźnie mówi, wiara bez uczynków martwa jest. Bądźmy właśnie tymi uczniami, którzy w Niego uwierzyli. Uwierzyli w Niego uczniowie. Uczniowie, czyli my, kochani, ty, siostro, ty, bracie, jesteśmy Jego uczennicami, jesteśmy Jego uczniami. Wierzmy w Niego, bo warto. Bo poprzez tę wiarę w Niego i wiarę w Jemu w swoim czasie otrzymamy to szczęście wieczne, to zbawienie, czego, kochani, życzmy sobie wzajemnie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.